Ceny autostrad i sposoby pobierania opłat za przejazd. Jesteśmy przy Francji. We Francji również płacimy za drogi, płacimy za autostrady. Do tej pory płaciliśmy tylko za autostrady. I opłat dokonujemy na bramkach. Wjeżdżając na autostrady mamy bramki, pobieramy bilet. Zjeżdżając z autostrady na zjeździe mamy bramki i tam dokonujemy opłaty. Gotówka, karta paliwowa, ewentualnie jeśli posiadamy urządzenie takie, to jest urządzenie do dokonywania opłat we Francji. Kierujemy się na bramki z literką T, ewentualnie na bramki z literką T i 30. Tam gdzie jest T, literka T i 30, tam dokonamy opłaty bez zatrzymania się, ograniczając prędkość do 30 km na godzinę. Jednak we Francji warto się przygotować na zatrzymanie się. Zdarzyło mi się już parę razy, że szlaban się nie otworzył. Także gdybym nie był przygotowany na zatrzymanie się, to bym go po prostu urwał. Dobrze. Teraz ceny. Ogólnie uśredniona cena kilometra autostrady we Francji wynosi 25 centów. Różni się w zależności od operatora, odcinka autostrady. Na przykład odcinek autostrady A10 z Paryża do Bordeaux, tam nam wyjdzie 30 centów, także troszeczkę więcej niż ta uśredniona cyfra 25 centów, czyli około złotówki. Ponadto we Francji od 2013 roku praktycznie miał już obowiązywać podatek drogowy dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony na drogach landowych, na drogach krajowych, na wyznaczonych drogach krajowych. Miał obowiązywać od 2013 roku, tam od lipca, potem termin się przesunął na 1 stycznia 2014 rok. Teraz znowu termin się przesunął na nie wiadomo kiedy. Ciężko powiedzieć, dlaczego tak się stało. Tam rząd tłumaczy to, że tam się odbył strajk na zachodzie kraju, tam gdzie tych autostrad jest trochę mniej. Ciężko powiedzieć. To była dosyć duża inwestycja, uruchomienie takiego systemu, sfinalizowanie takiej inwestycji. To jest bardzo duża inwestycja, bardzo kosztochłonna, więc pasowałoby, żeby ten zwrot z inwestycji nastąpił jak najszybciej. Więc rzeczywiście tam chodziło o strajk, ciężko powiedzieć. W każdym razie na razie opłat nie ma na landówkach, ale będą. Będą na pewno. Sieć dróg landowych objętych opłatami, objętych tym podatkiem drogowym EcoTax, będzie wynosić 15 tysięcy kilometrów, czyli bardzo dużo tych dróg zostanie objętych tym podatkiem. Cena dla ciężarówki ma się różnić w zależności od oczywiście ilości osi i w zależności od klasy emisji spalin. Na autostradach przykładowo nie ma znaczenia klasa emisji spalin, a tutaj będzie miała znaczenie klasa emisji spalin i cena kilometra drogi landowej objętą podatkiem będzie wynosić około 14 centów, czyli dosyć drogo, mimo wszystko dosyć drogo za kilometr drogi jakiejś tam landowej. 14 centów to jest dużo. To mamy Francję. Teraz Hiszpania, cena autostrad. Tutaj sytuacja jest podobna jak i we Francji, czyli bramki na autostradach, przy wjeździe, przy zjeździe z autostrady mamy bramki. Zatrzymujemy się, pobieramy bilet, zjeżdżamy, płacimy kartą paliwową, gotówką ewentualnie. Jeśli posiadamy urządzenie francuskie do dokonywania opłat, to urządzenie również działa w Hiszpanii. Również tym urządzeniem zapłacimy za drogi, za autostrady w Hiszpanii. Kierujemy się oczywiście na odpowiedni pas z telepasem, z literką T i praktycznie po zatrzymaniu się pika i jedziemy dalej. Szlaban się otwiera, jedziemy dalej. Teraz ceny. Ceny w Hiszpanii są różne. Różne ceny są w Hiszpanii autostrad.
wahają się pomiędzy 17, 20 centów, 25 centów się nawet zdarza, na przykład z La Jonquera jadąc do Barcelony, tam wyjdzie nam 20 parę centów za kilometr, w innym regionie wyjdzie nam 17 centów za kilometr. No ciężko powiedzieć, czemu są takie różnice. Może zależy to od tranzytowości drogi, przepustowości, może od ukształtowania terenu, ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie trzeba się liczyć z kosztami około 20 centów w Hiszpanii. Co poza tym? W Hiszpanii możemy się spotkać z sytuacją na przykład, że obok autostrady płatnej biegnie autostrada niepłatna. Autostrady płatne oznaczone są symbolem AP, a autostrady niepłatne oznaczone są literką A. Także łatwo to będzie można rozpoznać. Inna sytuacja, inna informacja, o której warto wspomnieć, to taka, że w Hiszpanii mamy bardzo dużo darmowych autostrad. Bardzo dużo można przejechać, nie płacąc nic. Na przykład z Saragosy do Walencji bardzo duży odcinek autostrady, bardzo długi, i nie zapłacimy nic. Także taka ciekawa sytuacja w Hiszpanii. Portugalia, ceny autostrad i sposoby pobierania opłat. Do 2011 roku w Portugalii wszystko odbywało się tak samo jak i we Francji czy w Hiszpanii, czyli brameczki na autostradach. Płaciło się tylko za autostrady, podobnie jak i w Hiszpanii, we Francji. Jednak po 2011 rokiem nastąpiła zmiana. Ja byłem w Portugalii przed 2011 rokiem, przed tymi zmianami jeszcze nie było nowych opłat. Po 2011 roku autostrady, które nie były objęte opłatami, zostały włączone również do elektronicznego systemu poboru opłat. Nie stawiano już bramek na autostradach, tylko rozliczanie opłat następuje drogą elektroniczną. Odwiedziłem tą ich stronę internetową, również inne fora i tak dalej, coś się dowiedziałem, bo nie byłem po 2011 roku w Hiszpanii, w Portugalii, i dowiedziałem się, że na granicy mimo wszystko trzeba się zatrzymać, jeśli nie posiadamy jakichś tam urządzeń wykupionych przez firmę. Trzeba się zatrzymać na granicy i kupić bilet. Kupić bilet o nominałach od 5 do 40 euro i aktywować ten bilet, wysyłając kod SMS. Ewentualnie na głównych przejściach granicznych są jakieś punkty dystrybucji, gdzie można wyznaczyć sobie trasę, którędy będziemy jechać, i w ten sposób również dokonać opłaty. Wyczytałem tam również, że firma może zakupić urządzenie, z tym, że z tego, co się zorientowałem, tam jakieś koszty ponosi się cotygodniowe związane z tym urządzeniem, także nie wiem, czy bym kupił to urządzenie. Może gdybym się codziennie poruszał po Portugalii, to może tak. Co tu więcej? Gdzieś tam podobno płatne są jakieś mosty. Ja jak byłem, tam nie spotkałem, bo to tylko jedną trasę zrobiłem. Także gdzieś tam podobno są jeszcze jakieś płatne mosty, także może i warto mieć jakąś gotówkę. Ogólnie zawsze jadąc pierwszy raz do jakiegoś kraju, warto mieć parę groszy w kieszeni, także na wszelki wypadek. Ceny, bo to nas interesuje, Portugalii. Ceny autostrad wynoszą około 20 centów. 20 centów za kilometr przejechany autostradą. Oczywiście dla ciężarówki. To chyba byłoby na tyle.